W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak razem z Zuzią spędziliśmy noc na jednej z najpiękniejszych plaż w Tajlandii, czyli Rayleigh Beach, która znajduje się na Krabi. Widok, za który wiele osób jest w stanie zapłacić tysiące złotych, mieliśmy totalnie za darmo. Dodatkowo dojechaliśmy tam z Phuket na skuterach, ale sami zobaczcie, jak to wyglądało. Patrzcie, jakie czyste plaże. Tutaj są zero ludzi, czysta, piękna woda. Zuzia, dzielnie z plecakiem, zobaczcie. Pewnie zapytacie się mnie, czemu jak normalni ludzie nie popłynęliśmy statkiem na Krabi. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Dla fabuły. I całkowicie tego nie żałuję. Przez całą trasę podziwialiśmy piękne widoki i cieszyliśmy się tą chwilą. Popatrzcie. To są takie palmy, z których się robi olej. Takie właśnie tam owoce rosną i potem się z nich prasuje olej. On jest w sumie taki najbardziej niezdrowy, co? Palmowy. Zuzia w lesie palm. Cześć! Ale fajnie się wyjeżdża. Tu wszystko się robi tak fajnie. Serio, cokolwiek byście robili w Polsce, nawet jeżeli to by była ta sama czynność, tutaj robią się 20 razy lepiej, co nie? Dobra. Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Hotel za chyba 150 zł? Czymś, może troszkę mniej. Mega fajnie, czysto, klimatycznie. Na dole mamy darmowe owocki i wodę. Duże łóżko, dobra, sprawdzę. Działa. Tutaj mamy w ogóle śpiwory, bo też chcemy. Nasze śpiwory, hamaki, bo będziemy w nich spać na Rayleigh. Ale na razie dzisiaj tutaj jest nosek fajny. Proszę jeszcze łazieneczkę. A, no i masz ten, balkonik elegancko. Jeszcze trzeba zobaczyć widoczek. Widoczek. No tam jest generalnie w tamtym kierunku centrum Krabi, nie? My tak mieszkamy na przedmieściach, ale mamy skuter, więc tam to nie robi różnicy. Dobra, łazienka. Piękny, patrz, nawet jest... Prysznic jest tak, że nawet nie będzie na kibelek chlapać. Niesamowite! Nawet mamy papier toaletowy. Nice! Mega git! Fajny hotelik, co? Zrobić po takiej podróży, napić się zimnego, dobrego kokosa. Ogólnie panuje taka zasada, nie pisana w Tajlandii, że trzeba chociaż jednego kokosa dziennie pić. W sumie to się trzymamy. Wytrzymasz, nie? Testujemy szejka kokosowego. W ogóle nie, ja wypiłem już kokosa 5 minut temu, ale po prostu kocham kokosy, więc musiałem sobie spróbować takiego. Poza tym, jak jest gorąco, trzeba dużo pić. Jak? Dobry? Powiem tak, no, kocham kokosy. To jest na zmianę to i kokos. Wiesz, to nie jest tak, że to jest lepsze od kokosa. To jest po prostu inny rodzaj kokosa. Oceniaj. Dobre. Pyszny, no. Równie, szczerze, równie pyszny jak kokos po prostu. No. Ogólnie Krabi to taki kołobrzeg na sterydach. Mega lubię to miejsce i nic dziwnego, że tylu ludzi je odwiedza. Ej, ale co to za dziwna strefa? Dziwne. Dziwne, idziemy stąd. Ostatnio w ogóle Zuzia miała złą taką przygodę z małpką, możesz sobie teraz zobaczyć? Nie. O, nie bój się, kochana. Ojej! No i generalnie trochę się obawiam małpek, ale jak powiedziałem, że to są małpki, są bardziej przyjazne, to jakoś się zdecydowała do nich przyjść. No nie, no bo są słodziakami, jakby... no słodkie. Ale jak mnie teraz jakaś zaatakuje, nigdy więcej nie pójdę do małpki. Patrz, one są tutaj takie grzeczne. Tamte się bawią. Zuzia, szybko ocena małpek. 10 na 10. Te są przesłodkie, naprawdę. Tak, fajnie, polecanko. Witamy w dniu kolejnym. Hey. Lecimy sobie teraz na Rayleigh ogarnąć temat. Na Rayleigh Beach można trafić tylko statkiem, a bilet kosztuje 100 batów, czyli 11 zł. No właśnie, Zuzia się zastanawiała, czemu ją tutaj zawołałem. A to zobaczcie, jaki piękny pokaz na plaży. Nie mam słów, nie mam słów. Zatkało. Właśnie się zastanawiam. Wiesz, co by było mega mocne? No. Nagranie tego trendu. Aaaa! Z tym. No nie wiem. Cześć.
Cześć, idziemy do wody. Idziemy do wody. No, ale jak widzicie, no mnóstwo turystów, dlatego chcemy się tu przespać, żeby mieć całą plażę dla siebie. Ta woda jest taka przyjemna. Ciepła, co? Jest, ona jest idealna po prostu, żeby tak sobie wejść do niej. No. Zuzia ma taką teorię, że jej woda do nas nalatuje i musi tak lodkować. Tak? Zawsze mi nalatuje, po prostu zawsze. No ty musisz wydychać powietrze. No ale ja próbuję i tak... Kręcasz sobie. Dobrze jest. Double kicka dostałem po mordzie. No dotknąć, dotknij. Zosia, dotknij sobie. Jak chcecie tylko nowy. Dwoma rękami. Jak się boi. Wleźmy. Słuchajcie, w poszukiwaniach miejsca na hamak. Przyszliśmy tutaj na róg, to jest taka fajna wysepka. Jak jest odpływ, to może tam sobie z buta przejść. Będziemy wchodzić w te drzewka, poszukać jakieś miejscowy, w którym możemy jutro spać. Ale patrzcie, Zuzia wam pokaże. Pokaż. Słuchajcie, tutaj będą wisiały sobie dwa hamaczki. Między tymi. I będziemy się budzić z takim widoczkiem, spójrzcie. Fajnie, co? I nikogo tu nie będzie. Nie no, ale to będzie... Ta akcja, nie mogę się doczekać. Po ogarnięciu miejscówki na powrocie spotkaliśmy małpki. To stworzenia, które jednocześnie kochasz i nienawidzisz. Skubańce są mega słodziakami, ale też potrafią cię okraść lub zaatakować. Jeśli cię ugryzie, koniecznie trzeba jechać do szpitala po zastrzyk. Ona jest po prostu czarna. O, jest liście i on jest wegetarianem. No i zaczynamy nasz główny dzień, w którym śpimy na Riley, a zaczynamy go od takiego hotelu z basenem. Nie śpimy w tym hotelu, po prostu sobie tutaj przyjechaliśmy, znaleźliśmy na ulicy znak, że jest jakiś viewpoint, fajny hotel. Przyjechaliśmy, sprawdziliśmy, mówię, to nie ma nikogo, to sobie wskoczyliśmy i czujemy bombę. Wskoczymy jeszcze na jakąś kawusię, gdzie jeszcze kupimy sobie jakieś rzeczy na tą wyspę do jedzonka i będziemy kierować się na Riley. Ja już się nie mogę doczekać tej nocki. Ciekawe, czy jej komary nie zjedzą. Ważne, żeby jakaś małpa mnie nie zjadła. Ale my śmiesznie wyglądamy w tych kaskach. No mega śmiesznie. No słuchajcie, jeszcze zanim wbijemy na Riley, to jeździmy sobie skuterkiem i zwiedzamy dżunglę. Popatrzcie. Pokażę wam tutaj, jak to wygląda to wszystko, bo... No jest to oglądać. Wygląda lepiej niż w tych kaskach. Mega to wygląda. Jakiś taki domek, nie? Takim podróżnikiem z tym plecakiem. Ja taka zapakowana, ale w sumie nawet tego nie odczuwam, bo jest tak fajnie. Zakupy generalne to jest nasz prysznic. A ty co tam masz? Piwka? Piwko. Lodzik, żeby zimne było. Nie, no jest kulturka, nie? Za takie zakupy nie 20 złotych. Krótka przerwa. Ale jaki zachodzik jest, popatrzcie. Nasza ostateczna destynacja, słuchajcie, jest tam dalej. Ale jeszcze ludzie sobie schodzą z plaży, lepiej żeby oni nie wiedzieli, co my tu kombinujemy. Żeby nikt na nas nie naklapał, bo w sumie nie wiem, czy to jest nielegalne. To co my robimy, raczej można tak zrobić chyba. No, zakazu nie ma jakby, nie? No, jakby nie ma zakazu, że nie może tutaj zostać na nocy. Zuzia z zdjęcia sobie robi. Jaki mam filmik? Słuchajcie, dotarliśmy. Jest czołóweczka. Tam zobaczcie, robią snorkling. Nocy. Rafa koralowa jest tak podświetlona. Taki widoczek, już jest mega ciemno i to tak nie oddaje, ale jutro rano będzie to przepięknie. Na wschód słońca nikogo nie będzie na tej plaży. Dobra, pierwszy jest. I lecimy dwa następne. Tutaj jest Zuzia, już będzie spać. Ja będę spał tutaj. Aleny tam z tyłu. Pomagam, ja tutaj nie jestem bezrobotna. Czekamy takim sprayem o na insekty. I jeszcze proszę bardzo, prysznic. Cześć widzowie, słuchajcie. Szykujemy się do wody. Zuzia jest jak taka właśnie wyspowiczka ubrana. Panterka. O, jakoś w lesie. Ojo! Ale ryb będzie, ona skacze w wodzie, widzicie? No, patrzcie. Ile ryby? W wodzie, no. Jak, niesamowite. Ale skaczą, no, w wodzie.
Jakie takie maluchy. A dam radę je złapać? No, tak, jak to wyjdą teraz do światła lecą, nie? Dawajcie to. A! Miałem przez chwilę. To złapie rybę. Ale ona wyskoczy ci z ręki. Śmieszne. Ale powiem wam, wiedzę, że taka przyjemna woda. Patrzcie, złapałem rybkę. Ale ona jest śmieszna. Ale jaka ładna, nie? Ładna, no. Ona tak wibruje. Padliśmy na pomysł, żeby zrobić ognisko, dlatego wybraliśmy się na poszukiwanie jakiegoś mięska. Kupujemy, słuchajcie, właśnie kurczaczkę. Udało się po takim czasie. Nigdy nie ma porówek. Udało nam się z niej po prostu dogadać, że potrzebujemy zdrowego kurczaka, bo oni mają to już gotowe, a chcemy sobie sami to smażyć. Ciężko w ogóle było się dogadać, ale... Udało. Dał mi się radę. Byliśmy już mega blisko naszej bazy i nagle podbili do mnie widzowie, którzy wyczaili nas, gdy kupowaliśmy kurczaki. Pozdro chłopaki, tego totalnie się nie spodziewałem. Chłopacy właśnie ogarniają drewno. Dobra, teraz jest wykopywana delikatna dziurka. Będzie, wiesz, wszystko elegancko. Patrzcie, tak popmuchałam, że się rozpaliło. Ile ja tych gałęzi nałamałem, żeby się zapaliło. Tak w sumie 10 minut stoimy i łamiemy. Tak, no ale się w końcu udało. Kto by pomyślał, że ja kiedykolwiek będę w Azji na plaży spała w hamaku i robiła tutaj ognisko. Znaczy, no wiadomo, ja tego nie robię, ale nawet w sumie uczestniczę, więc mocne. Właśnie kładziemy szaszłyczki. Pierwszy kurczaczek gotowy, testujemy. Troszkę przyjarane, ale nie zwracamy na to uwagi, to oderwę. Nie zwracamy na to uwagi. A cóż ja lubię, jak są takie przyjarane rzeczy z pita. Ale dobre! Dobre mięciutki. Daję łapkę w górę. I wy też zostawcie. moim zdaniem jest fryzurowy. Troszeczkę, już się pewnie przesadzę. Ja jeszcze go odłożę jednak. Kobieta. Patrzcie, jak mi się złamał. Ciepłe jeszcze, podmuchaj. Dobry kurczaczek. Nice. Dobry. Tym bardziej smakuje lepiej przez to, że to sami robiliśmy. Słuchajcie, ja wiem, że jesteśmy na wyspie, że z dala od cywilizacji trochę, ale pielęgnacja musi być. Tak, o buźkę trzeba dbać, pamiętajcie. Ej, ale poprawiła mi się buźka przez ten wyjazd, jak robisz tą pielęgnację. Tak, widzisz? Siedzimy już w kamaczkach, tutaj Zuzia. Fajnie, mamy tak obok siebie, będziemy leżeć. Tutaj mamy morze, nad nami mamy tam księżyc. No dobra, zobaczmy, to jest. Mamy gastruwę. Mamy tu mega dużo chipsów, żelków. Dragon fruit. Nawet dragon frucik, latareczka, która robi nam za lampkę. No jest pięknie, już jesteśmy gotowi do spania. Przejdźmy do pokazywania pyszności naszych na dzisiaj. Tutaj dragon fruit. Kwaśne żelki, coś po prostu niesamowitego. Półeczki kokosem, orzeszki, chipsy, też coś jest przez nas jedzonego i po prostu, no powiedz, jak wygląda. Szczerze, to jest pomieszanie zielonej cebulki z frawanżami. To są żelki winogronowe, ale mi powiedz, że są pyszne. Tak, właśnie kupiłam specjalnie dwie paczki, żeby jedna dać jedynemu, więc tak. I one smakują po prostu jak takie winogrona zerwane prosto od babci, wiecie, o co chodzi? Nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie ten klimat, ale... Dobry opis zrobiłam chyba. Tak. Dobra, następnie żelki, te same co kwaśne, tylko już nie kwaśne. W sumie nie wiemy, jaki to jest smak. Jakiś guacamole tam jest, nie? Może będą dobre. Się okaże. Jeszcze ja kupiłam fantę truskawkową, a Domiś... Ja mam tutaj swoje picie. I dodaję. Pamiętajcie, że robię to pierwszy raz. Patrzcie, to jest super. Ładny. Jest? Jest. I teraz jak się go porcjuje? Posłużymy ja. Tak? Jak jabłko? Ja wam w ogóle powiem, że myślałam, że będę się trochę bała, ale w sumie jest tak fajnie, że zupełnie się nie boję. Jest tak przyjemnie i te fale, fajnie. Zobaczymy, co powiesz rano, czy będziesz w ogóle mogła spać. Się okaże, ale wydaje mi się, że te fale w ogóle, ten dźwięk tych fal zadziała na mnie tak spokojnie. Też tak myślę. Widzimy się rano. Dzień dobry. Z takim widokiem można się budzić. Na Raili, jak i prawie w każdym pięknym miejscu w Tajlandii, jest zakaz latania dronem. Ale specjalnie dla was zaryzykowałem mandatem. Ja też chcę. No. Chyba o tym mówiłem, że tak mogę sikać. Zobaczymy, jak Zuzi pójdzie. No ej, gdzie? Tak, 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 tak!
Ej, ale w ogóle cię nie widać. Patrz, jak się obraca. Jaki kokon. O Jezu, zakręciłam się w głowie. Musisz się teraz odkręcić, bo się tak, wiesz, skręciłaś. Odkręcaj się, dawaj. Jak? Dobra, starczy. Jeszcze raz, patrz, jeszcze raz. O! Tak, już jest ładnie. Fajnie było. Ale się szybko nauczyłaś, brawo. Byłem taki mega czujny, że jak coś się ruszyło, to się budziłem. Bo baliśmy się małpek, które mogłyby nas okraść. Na szczęście nic takiego się nie stało. Fajnie było. Nie jest, wiadomo, nie jest to najlepszy sen w moim życiu, ale taki widok oddaję. Pan ochroniarz nas pożegnał, pozwolił nam tutaj palić ognisko, opuszczamy naszą miejscówkę i lecimy dalej z przygodą.